Jedno z najmilszych, jakie mam i jakie przeżyłem, jest Wilno. Jest miasto moje rodzinne. I nieraz tam, w Magdeburgu, o Wilnie myślałem i do Wilna tęskniłem. Miłe miasto. Rzędem biegną mury, pagórki otoczone zielenią pieszczą mury. Mury tęsknie na pagórki spoglądają. Miłe miasto. Miłe mury, co mnie dzieckiem niegdyś pieściły, co kochać wielkość prawdy nauczyły. Miłe miasto z tylu, tylu przeżyciami. Miasto, symbol naszej wielkiej kultury i państwowości, ongiś potęgi. Dynastia Jagiellonów, co nad wieżyczkami Krakowa i wieżami Wilna potężnie niegdyś panowała. Wilno Stefana Batorego, co uniwersytet zakładał i mieczem nowe granice wybijał. Wielcy poeci i wieszcze, co naród pieścili słowem i w czar zakuwanymi słowami życie narodowi dawali. Niegdzie indziej jak tu, w tej samej szkole, gdzie ja biegałem, w tych murach pięknie wołających do Boga, uczyli się jak ja kiedyś w przeklętej rosyjskiej szkole. Wszystko piękno w mej duszy przez Wilno pieszczone. Tu pierwsze słowa miłości, tu pierwsze słowa mądrości. Tu wszystko, czym dziecko i młodzieniec żył w pieszczocie z murami i w pieszczocie z pagórkami. Jedno z najpiękniejszych miejsc na świecie. Tak wspominał swoje ukochane miasto marszałek Józef Piłsudski. Wilno, zmitologizowane w opowieściach tych, którzy zostali z niego bezprawnie wypędzeni, jawi nam się jako istna sielanka. Jako gród, którego mieszkańcy żyli bez większych problemów, spacerując romantycznymi zaułkami starówki, wspinając się na okalające miasto wzgórza i pagórki oraz w niedzielne letnie popołudnia kąpiąc się w willi i jej mniejszej siostrze Wilejce. Miasto święte, do którego pielgrzymowały tłumy z całej Rzeczypospolitej, by zobaczyć tę, która w ostrej świeci bramie. Miejsce najważniejsze dla Mickiewicza, Słowackiego, Miłosza czy Konwickiego. Dziś w granicach państwa litewskiego każdego dnia przypomina przyjezdnym z korony i miejscowym Polakom o czasach swojej świetności. Czasach, kiedy było największym ośrodkiem polskiej kultury na północno-wschodnich kresach. Międzywojenne Wilno było miastem wojewódzkim z 200 tysiącami mieszkańców. Większość, bo prawie 130 tysięcy, stanowili Polacy. Mniej lub bardziej zasymilowani Żydzi 55 tysięcy, a pomiędzy tymi dwoma nacjami żyli również Rosjanie, Białorusini, Niemcy i co ciekawe Litwini w liczbie tylko nieco ponad 1500 osób. Jak zaraz się przekonacie, miasto nad Wilią nie było do końca kresowym rajem, w którym nic niepokojącego nigdy się nie działo. Śnipiszki, prawobrzeżna dzielnica Wilna, już dawno zasnęła. W drewnianych, parterowych domach zgasły wszystkie światła. Jest listopadowa noc. Za 3 dni, jak co roku, kawalerzyści z 13 pułku ułanów wileńskich w swoich różowych otokach wyjadą na plac katedralny świętować 14. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Policjanci z 4. Komisariatu Policji Państwowej przy ulicy Kalwaryjskiej pełnią spokojny, niczego nie zapowiadający dyżur. W pokoju przyjęć na stole stoi słynny radioodbiornik z wileńskiej fabryki Elektrit. Polskie Radio Wilno zakończyło tego dnia nadawanie o północy koncertem irlandzkiej muzyki prosto z Dublina. Dyżurny przodownik rodem z podwileńskiego Szumska wychodzi na zewnątrz złapać świeżego, mroźnego, już prawie zimowego powietrza. Ulice są puste i jest cicho, jak może być tylko o 3 nad ranem. W oddali, w okolicach rynku kalwaryjskiego, widać wielkiego psa, przebiegającego na przełaj w stronę jatek. Pewnie liczy na jakieś resztki po sobotnim targu. Funkcjonariusz wraca do środka. Temperatura na zewnątrz oscyluje w okolicach zera. Czas się ogrzać i szykować do końca zmiany nad ranem. Siada spokojnie za biurkiem. Nagle z ogromnym hukiem otwierają się drzwi. Do pokoju wbiega młoda kobieta, wykazująca silne zdenerwowanie. Jest na wpół rozebrana. Spod na szybko narzuconego palta wystaje tylko nocna koszula. Na nogach, bez pończoch, niezdarnie założone buciki na niskim obcasie. Włosy w nieładzie.
Żadnego nakrycia na głowie i brak makijażu. Szybko zbliża się do przodownika i zanim temu udaje się o cokolwiek zapytać, zdecydowanym ruchem kładzie na biurku czarnego Browninga i oświadcza. Zamordowałam mojego kochanka Stefana Purto w jego mieszkaniu przy ulicy Strycharskiej 11. Proszę o zaaresztowanie. Na wskazany adres szybko wysłano dwóch policjantów. Jednocześnie zaalarmowano Wydział Śledczy i prokuraturę. Po przybyciu na miejsce zbrodni, funkcjonariusze bez przeszkód weszli do mieszkania Purty przez naoścież otwarte drzwi. W środku panowała niczym niezmącona, przenikliwa cisza. Kiedy w przedpokoju rozległy się pierwsze kroki policjantów, od strony kuchni nagle rozległo się nawoływanie o pomoc i pukanie w drzwi. Jeden z nich udał się w tamtym kierunku, a drugi wszedł do sypialni, gdzie jego oczom ukazał się wstrząsający widok. Pokój rozświetlony był tylko elektryczną lampką. Na dużym, małżeńskim łożu leżał nagi, obficie zbroczony krwią właściciel mieszkania. Na piersi widniały dwie rany postrzałowe. Wezwany w międzyczasie lekarz stwierdził, że Stefan Purto nie żyje. Jedna z kul przeszyła mu serce, powodując natychmiastową śmierć. Zamordowany Stefan Purto uchodził w całej okolicy za człowieka zamożnego. Posiadał 3 kamienice przy ulicy Strycharskiej, plac budowlany, działkę ziemi oraz rachunek w chrześcijańskim banku spółdzielczym. Z zawodu był przedsiębiorcą budowlanym, który bardzo dobrze radził sobie w interesach. Okazuje się, że pochodził z żydowskiej rodziny, zamieszkałej również na Śnipiszkach przy Wiłkomirskiej. Ojciec jego był bogatym kupcem i właścicielem cegielni przy tejże ulicy. Również brat Denata, Szymon, posiadał cegielnię, która znajdowała się na drugim końcu miasta przy ulicy Mysiej 23. Stefan Purto kilka lat przed I wojną światową zakochał się w pięknej, biednej chrześcijance, córce dozorcy domowego i mimo ogromnego oporu swojej ortodoksyjnej rodziny przyjął chrzest. Został katolikiem i ożenił się z ukochaną. Małżeństwo trwało do roku 1924, kiedy to Purto poznał kochankę Marię Pilko. Po jej bliższym zaznajomieniu zostawił żonę i pozwolił się nowej partnerce do siebie wprowadzić. Ona zaś porzuciła męża. Stosunki miłosne z nową kobietą układały się bardzo poprawnie. Stefan przepisał nawet na nią swój majątek w postaci 3 kamienic przy ulicy Strycharskiej. Po 8 latach, w roku 1932, relacje między kochankami popsuły się jednak na tyle, że często dochodziło do awantur i rękoczynów. Wtedy nasz przedsiębiorca poznał niejaką pannę Bohdziewiczównę, z którą postanowił się ożenić. Na przeszkodzie stanęła tym razem kochanka, która również dążyła do poślubienia Purty. Żeby jej się pozbyć, Stefan zaproponował niebagatelną jak na ówczesne czasy sumę odstępnego w wysokości $2000 amerykańskich. Ale Pilko nawet nie chciała o tym słyszeć i oświadczyła, że prędzej go zamorduje, niż pozwoli ożenić się z inną. Mija ponad pół roku od morderstwa na Śnipiszkach. Jest maj 1933 roku. Do Wilna już po raz drugi przyjeżdża późniejsza święta, siostra Faustyna. Mieszka na Antokolu w domu zgromadzenia sióstr Matki Bożej Miłosierdzia. Zostaje skierowana do pracy w ogrodzie. To tu poznaje księdza Michała Sopoćkę. To jemu zwierza się ze swoich objawień i to w Wilnie powstaje słynny na cały świat wizerunek Chrystusa z wyciągniętą dłonią i mottem Jezu, ufam Tobie. Jednocześnie, kilka dzielnic dalej, korytarze i sala sądu okręgowego pulsują podnieconym tłumem dam z półświatka, zlatujących się jak muchy na miód na sprawę 34-letniej zabójczyni Marii Pilkowej. Na sali wytwarza się zaduch i tłoknie do opisania. Powstaje popłoch, gdy policja zaczyna sprawdzać bilety wstępu i wyprowadza kobiety, które dostały się podstępem. Wtem na ławie oskarżonych pojawia się morderczyni. Słychać jęk zawodu. Po sali przechodzi fala szeptów. W jednej sekundzie pryska czar, jaki wytworzył się wokół postaci kochanki, dla której świętej pamięci Purto porzucił żonę, której przepisał cały majątek i z którą, co najważniejsze, żył 9 lat. Na ławie siedzi kobieta nieładna,
o twarzy płaskiej, rysach grubych i nieciekawych, a nawet wulgarnych. Wchodzi sąd pod przewodnictwem prezesa Kaduszkiewicza. Dla znających sposób prowadzenia spraw przez prezesa staje się jasne, że proces nie przeciągnie się nadmiernie, mimo że na liście znajduje się 28 świadków. Na wniosek obrony sąd oddala powództwo cywilne, zgłoszone przez opiekę nad mieniem zmarłego i brata zabitego oraz postanawia nie przesłuchiwać 9 świadków ze strony powództwa. Następuje ustalanie personaliów. Pada pytanie. Zawód. Oskarżona odpowiada: byłam właśnie przy swoim. Byłam kochanką zmarłego. Akt oskarżenia przypomina, że tragedia rozegrała się w nocy z 7 na 8 listopada 1932 roku w mieszkaniu przy ulicy Strycharskiej 11, gdzie Pilkowa z premedytacją, oddając 4 strzały z rewolweru, zabiła swego kochanka Stefana Purtę. A potem pada pytanie. Czy przyznaje się do winy zabicia? Kobieta głośno odpowiada: owszem, przyznaję się do winy. On kilkakrotnie wypędzał mnie z domu. Pytał ciągle zagniewany, czy wyniesiesz się wreszcie. Jeżeli nie opuścisz mieszkania, to wyniosą cię z niego. Wstydu będziesz miała na całą kamienicę. W ostatnią niedzielę, dzień przed tragedią, wziął rewolwer i zaczął grozić. Potem uderzył mnie w brodę. Wybiłam mu z ręki broń, polazł pod łóżko jej szukać, a ja uciekłam do ojca. Przyszedł do domu pewnego dnia i pyta służącej, czy już ta kurwa wyszła. Czy tobie nie wstyd? Mówię. Przed służącą mnie tak oczerniasz? Jesteś taką, odpowiedział. Miej litość nade mną, mówię mu. Przecież wiesz, że nie mam dokąd pójść. Zabrałeś mnie od męża. Tak ciebie kochałam i teraz kocham. Pracowałam dla ciebie 9 lat, a teraz jak psa wyganiasz na ulicę? A on na to: jak ty mnie tak kochasz, to zarekomenduję cię do jakiegoś domku towarzyskiego. Albo dam ci 20 zł na sznur, żebyś się powiesiła wreszcie. W tym miejscu Pilkowa uniosła się rozemocjonowana i zaczęła krzyczeć. Ostatnie siły wycisnął ze mnie. Ostatnią krew wypił. A byłam mu przecież przyjacielem, któremu zawdzięcza wszystko. I życie, i majątek. Gdybym go nie pielęgnowała w chorobie, dawno by już nie żył. Był bardzo chorowity. Kiedy go poznałam, nie miał nic. Dorobiliśmy się majątku wspólnymi siłami. Z początku pomagał nam mój ojciec. Purto zamieszkiwał u nas w ciągu roku. Pierwszy plac kupił przy pomocy materialnej mych rodziców. Myśmy się kochali od dzieciństwa. Kiedy wyszłam za mąż, nie dawał mi spokoju, napastował mnie. Sytuacja na sali stawała się coraz bardziej napięta. Żeby ją rozładować, sędzia poprosił oskarżoną o przedstawienie własnej wersji tego, co wydarzyło się pamiętnej nocy. Maria Pilkowa zaczęła już spokojnie. Przyszedł w nocy pijany. Zaczął mi grozić rewolwerem i wypędzać mnie z domu. Wstałam z łóżka, ubrałam się i poszłam do drzwi kuchennych. Stanął mi na drodze. Zaczęliśmy się szamotać. Wyrwałam mu rewolwer i strzeliłam. Począł uciekać. Nie pamiętam, ile razy strzeliłam. Dlaczego oskarżona zamknęła służącą w kuchni? Zapytał sędzia Kaduszkiewicz. W przeddzień powstała sprawa o węgiel, który miał być wykradany. Miałam nazajutrz ustalić, kto był winien i w tym celu, chcąc mieć pewność, że służąca Bogdziewiczówna nie zatrze śladów, zamknęłam ją. Miałam podejrzenia na jej brata. Poza tym coraz bardziej staje się zagmatwana sprawa testamentu, w którym Purto zapisał cały swój majątek Pilkowej. Z zeznań świadków okazuje się, że miał on zamiar zniszczyć dokument i przepisać wszystko na rzecz własnych krewnych. Między innymi chciał zapisać jedną z kamienic kuzynce swojej zmarłej żony. Wiadomo też, że kochanka 2 razy odwiedziła notariusza Bohuszewicza. Sędzia zapytał: w jakim celu dowiadywała się pani u depedenta notariusza, czy Purto nie zmienił testamentu? Bo gdyby zmienił, musiałabym uwierzyć pogłoskom, że ma niezłomne postanowienie opuścić mnie, odpowiedziała. Czy pani repetowała broń? Padło kolejne pytanie. Nie znam się na tym. Dosyć wiarygodnie próbowała się bronić 34-letnia Wilnianka. Jest druga połowa maja. Na sali robi się duszno, a sędzia zarządza krótką przerwę.
Po pauzie Wokanda zaczyna się od przesłuchania w roli świadka służącej Bohdziewiczówny, którą po tragedii znaleziono zamkniętą w kuchni. Młoda kobieta mówi: pan przyszedł o godzinie 11 i od razu położył się do łóżka. Czytał gazetę do północy i potem położył się na drugi bok i usnął. Skąd pani wie, że na drugi bok? Przecież była pani w kuchni. Przechodziłam przez sypialnię do stołowego pokoju i widziałam. Pani nie spała, miała oczy otwarte. Nie rozmawiała tego wieczora głosem podniesionym z panem. Położyłam się spać i wkrótce zasnęłam. Obudziły mnie strzały. Chciałam tam wbiec, ale moje drzwi były zamknięte. Położyłam się i wkrótce znowu zasnęłam. Obrońca Marii Pilko, mecenas Andrzejew, zapytał: bardzo pani przestraszyła się strzałów? Tak, bardzo. I dlaczego tak prędko znowu pani zasnęła? Tak, pracowałam u państwa 2 tygodnie. Żyli ze sobą bardzo dobrze, nie kłócili się. Następny świadek Bohdziewicz, brat służącej, a jednocześnie furman świętej pamięci Stefana Purto. Plącze się on w zeznaniach, mówi inaczej niż w śledztwie. Pilkowa ciągle wymyślała panu, słyszałem jak odgrażała się, że go zabije lub otruje. Zeznaje również kuzynka zabitego. Młoda, ładna panienka, Eleonora Chrydziewiczówna. Wuj przychodził często do nas. Przedtem żył z nami w niezgodzie, lecz potem, gdy umarła mu żona, pogodził się z nami. I zaczął nawet bywać dosyć często. Mówił, że u nas czuje się najlepiej. O małżeństwie nie myślał wcale. Miewał obawy, że Pilkowa może go zabić. Mówił jednak, że nie wierzy, by mogła to uczynić. Co przemilczała dyskretnie piękna kuzyneczka, dopowiedział następny świadek. Pan Rudziński, wspólnik Purty. Purto chciał się ożenić. Miał na oku 3 niewiasty. Pierwszą była jakaś Marysia, drugą służąca Bohdziewiczówna i trzecią jakaś niewiasta, której opłacał fryzjera. Znam ją tylko z widzenia. Pozostali świadkowie zeznają podobnie jak ich poprzednicy. Oskarżona kochała Stefana Purtę, była w stosunku do niego bez zarzutu. Nie dawał jej pieniędzy na życie. Mówił, że da 20 zł na sznur do powieszenia się. Prowadzący sprawę prezes Kaduszkiewicz proponuje stronom, by zrzekły się pozostałych 4 świadków, na co obrona i oskarżenie przystają. Przychodzi czas na krótkie przemówienie obrony. Mecenas Falewicz-Sztukowska prosi o łagodną karę i zawieszenie. Mecenas Andrzejew prosi o litość. Kobieta nie mogła odejść. Dla kobiety miłość jest treścią życia. Mężczyźnie jest łatwiej odejść, co zresztą często czyni. Maria Pilkowa włożyła w ten stosunek całe swoje życie, miłość i pracę. Kiedy cudowne lata skończyły się, a bajka prysła, bilans jej życia wykazywał straty. Gdyby nie traktował jej gorzej niż psa, nie byłoby tragedii. Na koniec jeszcze raz wychodzi oskarżona i z patosem wygłasza swoje ostatnie słowo. Ja bym go nigdy nie zabiła. Był mi najdroższym na świecie. Pielęgnowałam go w chorobie, pracowałam dla niego, a on tak mnie potraktował. Wileńska prasa relacjonowała, że po przemówieniach obrony i oskarżonej kobiety na sali sądowej rzewnie i szczerze zalewały się potokiem łez. Przyszedł w końcu czas na wyrok. 1,5 roku więzienia za zabójstwo w stanie wzruszenia. Zaliczono 8 miesięcy aresztu prewencyjnego. Do odsiedzenia zostało jeszcze 10 miesięcy. Pilkowa opuściła ławę oskarżonych, udając się do więzienia rozradowana. Kłaniała się sądowi, sali i wszystkim naokoło, co chwilę powtarzając aż do znudzenia: dziękuję, dziękuję, dziękuję. Wielu mieszkańców Wilna miało wątpliwości co do werdyktu sędziowskiego. Aż do wybuchu wojny krążyły różne wersje. Opowiadano, że zabójczyni nie była sama, że miała wspólnika, którym miał być brat służący i furman zabitego Bohdziewicz. Pomawiano ją, że z obawy przed odrzuceniem obmyśliła plan zemsty. Była ponoć widziana w towarzystwie furmana Bohdziewicza, jak dzień przed zabójstwem wynosiła różne pakunki z mieszkania oraz srebrną zastawę na 50 osób. Na działanie z premedytacją wskazywał fakt, że Pilko krytycznego wieczoru zamknęła służącą w kuchni, żeby ta nie mogła na odgłos strzału wejść do sypialni. Oprócz tego zabójczyni położyła rewolwer obok ręki zwłok kochanka, chcąc w pierwszej chwili upozorować samobójstwo.
Poza tym mówiono, że Purto miał przy sobie 800 zł w gotówce, a znaleziono niecałe 100. Zdaniem lekarza strzały zostały oddane do śpiącego, co dla kochanki powinno być okolicznością szczególnie obciążającą. Służąca wspominała, że słyszała chrapanie swojego pracodawcy, a Pilkowa trzymała się wersji o szamotaninie i przypadkowych strzałach. Czy gorąca miłość mogła się zakończyć zbrodnią popełnioną z zimną krwią? Prawdy nie poznamy już nigdy. Ciało Stefana Purto spoczęło na cmentarzu parafii świętych Piotra i Pawła na Antokolu w Wilnie. 6 lat później, w 1939 roku, we wrześniu do Wilna weszli Sowieci. Zajęli miasto i przekazali je Litwinom, których tam prawie nie było. Okupacja litewska miasta i Wileńszczyzny trwała kilka miesięcy do czerwca 1940 roku, kiedy to Stalin przyłączył ten kraj do ZSRS. Późniejsza niemiecka okupacja zakończyła się akcją Ostra Brama i ostatnim zawieszeniem polskiej flagi na wileńskim ratuszu. Był 1944 rok. Polacy łudzili się, że przywitają Rosjan po raz drugi jako gospodarzy. Dziś wiemy, jak bardzo się przeliczyli. Wraz z końcem II wojny światowej zakończył się polski okres w historii Wilna. Część jego mieszkańców została wywieziona na wschód. Pozostali razem z Żydami zostali zamordowani pod miastem w lesie w Ponarach. Niemcy wysługiwali się wówczas swoimi pomocnikami. Czynny udział w masowych mordach brali udział litewscy strzelcy, szaulisi. To prawdopodobnie tam zginęła pozostała rodzina Stefana Purto. Wielu Polaków zostało zmuszonych do wyjazdu. Osiedli w Gdańsku, Toruniu, Szczecinie i innych miastach powojennej Polski. Ci najwytrwalsi zostali w swojej ojczyźnie i do dziś dają świadectwo polskiej obecności w stolicy współczesnego państwa litewskiego i w całym rejonie wileńskim.